instrument zaskoczył niektórych słuchaczy. To taka ciekawostka, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale królowa Elżbieta II, królowa angielska, ilekroć przebywała w Szkocji, to prosiła, by jej na pobudkę grać na dudach. Natomiast wracając do naszego programu, w drugiej części usłyszą Państwo Adeste Fideles, czyli bardzo ciekawe połączenie średniowiecznego tekstu i popularnej, prawdopodobnie irlandzkiej muzyki ludowej. Co bardzo ciekawe, autorstwo tej kolędy przypisuje się kilku kompozytorom, między innymi nawet Handlowi. Nasza wersja jest opisana jako wersja Johna Rivinga. Kolejny utwór to kolęda prawosławna w opracowaniu Romualda Twardowskiego Nowa Radost Stała. Jest to najbardziej znana na terenie dzisiejszej Ukrainy, choć znacznie starsza niż samo państwo. A tę część programu zakończy utwór Drummer Boy, który będzie wykonany na dudach przez naszą solistkę bez towarzyszenia. Thank you.
scenie zaproponujemy Państwu trzy polskie kolędy. Będzie to W żłobie leży, wykonane przez naszą młodą artystkę. Następnie kolęda z 1904 roku, pochodząca z kantyczek Karola Miarki, czyli Wesołą Nowinę w opracowaniu Tomasza Flaszy. A naszym ostatnim utworem będzie Dzisiaj w Betlejem w opracowaniu Feliksa Nowomiejskiego. Pragnę Państwu serdecznie podziękować za uwagę, za obecność i jednocześnie zaprosić wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania na nasze próby, które odbywają się we wtorki o godzinie 19 przy kościelnej kawiarence. Szczególnie mocno apelujemy do panów. Jak widzicie, mamy dwa bardzo zdolne egzemplarze, ale tylko dwa. Próby są raz w tygodniu, naprawdę. Jeżeli ktoś chce spróbować, to jest ta szansa. Warto znaleźć czas. Jesteśmy naprawdę fajnymi ludźmi, tak serdecznie zapraszamy. I także zapraszamy do śledzenia, polubienia naszego konta na Facebooku, Chór Kameralny Kondy.